Dziś przenosimy się do starożytnej Grecji. Jest czwarty wiek przed naszą erą. W Grecji zbliża się tak zwany okres hellenistyczny. To czas hegemonii Macedonii. Wkrótce podboje zacznie Aleksander Wielki. Kilkadziesiąt lat przed powstaniem Imperium Aleksandra Wielkiego w Efezie żył sobie skromny szewc, niejaki Herostrates. O jego pochodzeniu praktycznie nic wiarygodnego nie wiemy. Herostrates idealnie wpasował się w znamiona czasów, w których żył, których naczelnym hasłem było Życie jest krótkie. A sława nieśmiertelna. Grek potraktował to powiedzonko bardzo serio i swoim czynem wprawił w szok wszystkich przedstawicieli swojej epoki. Otóż Herostrates obsesyjnie, podkreślam, bardzo obsesyjnie, marzył o sławie i popularności. Jakie wiecie, współczesne, rozkapryszone marzenie o byciu influencerem. No, ale jesteśmy w IV wieku przed naszą erą, więc Instagrama nie ma, trzeba było sobie radzić inaczej. Nasz bohater uznał więc, że nie ma wyjścia. Aby zostać sławnym, musi popełnić przestępstwo. Ale wiecie, nie takie tam byle jakie przestępstwo. Tylko czyn, który miał zostać zapamiętany na wieki, wieków. No i udało mu się, Herostrates został pierwszym znanym w dziejach terrorystą. To, co teraz widzicie, to świątynia Artemidy, tak zwany Artemision, jeden z siedmiu cudów świata starożytnego. I jeden z najbardziej okazałych obiektów w historii ludzkości w ogóle. Jego budowę zaczęto w VI wieku przed naszą erą w Efezie. Do postawienia świątyni zatrudniono najwybitniejszych architektów i rzeźbiarzy, wybudowano ją z marmuru. Miała około 110 metrów długości i 55 szerokości. W świątyni znajdowało się aż 125 potężnych kolumn. I przypominam, Artemizjan został wybudowany ponad 2,5 tysiąca lat temu. Prace budowlane trwały ponad 100 lat, ale efekt był piorunujący. Grecki historyk Herodot, gdy zobaczył Artemizjon na żywo, uznał go za jeden z cudów świata. No i tu pojawia się nasz nieszczęsny Herostrates, który za cel obrał sobie właśnie efeską świątynię. Otóż uznał on, że jeżeli ten cud świata zostanie przez niego nikomu nieznanego szewca zniszczony, to z pewnością on sam na wieczność zapisze się w historii. I tak też się stało. Nie znamy szczegółów planu, ale Herostrates musiał go drobiazgowo przygotować. Podłożył on ogień pod świątynię w taki sposób, że uległa ona niemal całkowitemu zniszczeniu. Herostratesa aresztowano, a następnie wzięto go na męki, w wyniku których przyznał się, że Artemizon podpalił, ponieważ chciał zdobyć słabej popularność. Skazano go na śmierć, ale dla władzy Fezu było to zdecydowanie za mało. Uznano, że nie wolno dopuścić, by kształt planu Herostratesa się powiódł. Dlatego stwierdzono, że jego imię należy wymazać z historii. W Efezie, pod groźbą śmierci, zakazano w ogóle wypowiadać jego imię, zabroniono o nim pisać i rozmawiać. Facet miał przepaść w odmętach dziejów i ludzkość miała o nim zapomnieć. Przykładowo Arystoteles pisał o pożarze, ale nie podawał przyczyn. Starożytne dokumenty z Efezu wspominały jedynie o szalonym podpalaczu. Ale z tego trzymania języka za zębami w końcu musiał się ktoś wyłamać. To tak jak planowanie pójścia na zrywę całą klasą z lekcji. No zawsze ktoś się wyłamał i na zajęcia musiał pójść. Taki w tym przypadku o Herostratesie napisał niejaki Teopomp z sąsiedniej wyspy Chios. Jego teksty zachowały się tylko we fragmentach, ale to on wyciągnął Herostratesa z oceanu zapomnienia. W ślad za nim o pierwszym historycznym terroryście zaczęli wspominać inni literaci starożytności, a Artemizjon, chociaż został odbudowany, to do czasów współczesnych nie przetrwał. Gwoli rzetelności musimy jednak wyrazić pewną wątpliwość czy to możliwe by ogień mógł podłożyć jeden prosty szewc i że strawił on całą świątynię numizmatyk i badacz starożytności Stefan Karwize sądzi że aby podpalenie dało taki efekt należałoby podłożyć ogień pod więźbę dachową czy sam herostrates dałby radę Poza tym, skoro szukał sławy, to dlaczego przyznał się do zbrodni dopiero na torturach? Może chciał zbiec i chwalić się tym poza Efezem? Nie znamy dokładnie jego zamiarów. A może to Theopomp's Chios coś przekręcił? Trudno powiedzieć, ale w całej tej historii jest coś jeszcze bardzo intrygującego. Otóż w dniu pożaru miał narodzić się Aleksander Wielki. No ale jak to? Taka wybitna osobowość rodzi się w chwili takiej tragedii w dniu profanacji jednej z bogini? No i tu przychodzi nam z pomocą antyczny grecki filozof Plutarch, który stwierdził jasno, że Artemizjon spłonął, ponieważ Artemida była zajęta przyjmowaniem porodu Aleksandra Wielkiego. Plutarch wszystko pięknie wyjaśnił. Nie ma sensu drążyć tematu. Herostrates pozostał symbolem, symbolem człowieka, który w imię popularności i sławy jest w stanie zrobić wszystko. I przynajmniej dzisiaj na tę pośmiertną popularność narzekać nie może. Greg doczekał się nawet fachowego określenia w psychologii, jeżeli ktoś ma kompleks Herostratesa, to oznacza, że dąży do zdobycia sławy i popularności za wszelką cenę. Tak, obnażone influencerki z TikToka również się kwalifikują, choć w tej kategorii to raczej oni mieliby pierwszeństwo. Spokojnie, spokojnie! Herostrates w dzisiejszych czasach odnalazłby się bez trudu i wcale nie musiałby być terrorystą, bo dziś popularność łatwiej zdobyć głupotą niż przestępstwem. Także obecna psychologia stoi przed nielada wyzwaniem, a morał z tej historii jest oczywisty. Nie musisz podpalać Artemizjonu, jeżeli chcesz być sławny w XXI wieku. A taki tam sucharek na koniec. To wszystko na dziś. Do zobaczenia wkrótce. Thank you